łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Święty, niech będą z Wami wszystkim. I z Duchem Twoim. Tą mszą świętą wieczorną rozpoczynamy świętowanie niedzieli, Dnia Pańskiego, który obchodzony jest jako Dzień Papieski. A więc myślami wracamy do tego pamiętnego, wielkiego dnia 16 października 1978 roku, kiedy na stolicę Piotrową został wybrany nasz rodak, kardynał Karol Wojtyła. W tym dniu pragniemy podziękować Panu Bogu za Jego piękny pontyfikat, za to, że jest święty, za to, że za nami orędują Pana Boga. Ta nasza dzisiejsza radość też jest potęgowana tym, że nasza kaplica ma nowy organ. Dzisiaj dokonamy ich poświęcenia, a więc staną się własnością Pana Boga, choć będą w naszych rękach, w użytku naszym, ale będzie to rzecz święta. Dlatego też wszystkich bardzo serdecznie witam na tej Eucharystii. Wszystkich przybyłych naszych gości, naszych parafian i zapraszam do wspólnej modlitwy. Zaś w tej mszy świętej sposób szczególny będę prosił Pana Boga o Jego błogosławieństwo, a Matkę Najświętszą o jej opiekę dla zespołu Rytmy Nieduszkowa, dla tych wszystkich, którzy ten zespół prowadzą i wszystkich rodzin naszej wioski. Niech dobry Bóg nam błogosławi, a Matka Najświętsza wyprasza to, co jest nam potrzebne. I te nasze wspólne modlitwy będziemy zanosić przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II, ale także i przedstawiennictwo świętej Cecylii, która jest patronką chórów zespołów muzycznych muzyki. By te nasze modlitwy były miłe Panu Bogu, dla nas wszystkich zbawienne, uznajmy przed Nim, że jesteśmy grzeszni, za grzechy Go przeproszenia i prośmy o przebaczenie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myśl o Bogu, że więc zaniedbali. Moja wina, bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen.
Niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Przyzywałem i przyszedł na mnie Duch mądrości. Przeniosłem ją na perła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość złota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją, aniżeli światło, bo nie zasnął blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobry? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazanie: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca, czci matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przyjść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się spalić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, jak wspomniałem na początku mszy świętej, przeżywamy dzisiaj, rozpoczynamy przeżywanie kolejnego dnia papieskiego. Tym razem pod hasłem Jan Paweł II, patron rodziny. To nasz papież podczas pontyfikatu przypominał nam, że rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. I prosił, byśmy się modlili, by nasze rodziny były Bogiem silne, bo staną się wtedy siłą człowieka i siłą całego narodu. I każdy z nas dobrze wie, jaki wpływ na życie człowieka wywiera zdrowa i Bogiem silna rodzina. Co zatem robić, żeby takie były nasze rodziny? Kochani, Bóg zagwarantował trwałość rodzin przez wiarę i miłość, a Boga poprawiać nie potrzeba. Bo miłość istotnie się liczy. Ona jest siłą rodziny. To miłość każe iść ze sobą przez całe lata na dobre i na złe. To miłość każe w cierpienia znosić błędy i słabości drugiego człowieka. To ona każe dzielić ciężko zapracowane pieniądze na wspólny użytek. To ona każe dzielić chleb na dwoje. To tylko ona każe czuwać przy łóżku chorego dziecka, męża czy żony. To miłość każe się modlić, gdy ktoś z rodziny się żyje. To ona każe
po cichych dniach zaczynać życie od nowa. Bo tylko miłość jest tym mostem łączącym wszystkich w rodzinie. A jeżeli ten most runie, jeśli ta budowa nie wytrzyma, jeśli człowiek chciałby udowodnić, że to, co Bóg gwarantuje, nie ma sensu, to co wtedy? To wtedy ludzie są praktycznie oddzieleni od siebie. Widzą siebie tylko na odległość. Są sami. Kochani, wydarzyło się to w czasach średniowiecznych napadów Tatarów na Polskę. 100 jeńców uprowadzono i jedną z matek. W domu pozostał syn, który nie mógł zaznać spokoju. Brakowało mu matki. Zaczął jej szukać. Poszukiwania były mozolne i bardzo długie. W końcu w jednym z obozów dla uprowadzonych Polaków znalazł ją, już dokorywającą, wyniszczoną chorobą. Sorowana kobieta doszczepła syna. Ostatnim wysiłkiem wyciągnęła do niego ręce i przez łzy radości powiedziała: synu, tyś mnie szukał. Synu, dziecko moje. Wyniósł ją na rękach z obozu, lecz w drodze powrotnej do kraju skonała z wyczerpania. Jednak umierała na jego rękach, na rękach syna. I historię tę opowiadano w całej Polsce, aby zachować pamięć o dzielnym, miłującym synu, a jednocześnie przypomnieć wszystkim, jak cennym darem dla człowieka jest matka. To ona wraz z mężem i dziećmi tworzą dom. Kształtują go na miarę własnych serc, swej mądrości, swej świętości. I nie ma w tej pracy możliwości powtórzeń. A wychowanie sztuką nie odwracano, jak dzieciństwo, którego drugi raz powtórzyć nie można. Wspomnienie o nim i więzy wówczas zbudowane albo przetrwają całe życie, albo też będą porozrywane koszmarnym wspomnieniem z najpiękniejszego okresu ludzkiego życia. To prawda, że nigdy nie ma gwarancji, że dobrze wychowane, dobre wychowanie oparte na miłości Boga i bliźniego uszczerze rodzinę przed zagubieniem się dzieci w gwarnym i pełnym Bogu świecie. Zawsze jednak istnieje możliwość odnalezienia się w świątyni, odnalezienia się przed Panem Bogiem, ale tylko wtedy, gdy rodzice przekażą dziecku wiarę, gdy rodzice nauczą dziecko drogi do świątyni. Bo wiara łącząca w rodzinie ludzi ma ogromne znaczenie dla człowieka, dla społeczeństwa, dla Kościoła. Rozumiał to znaczenie również i Napoleon, który powierzając pewnej pani na wychowanie swojego syna, rzekł do niej: niech go pani wychowa na dobrego chrześcijanina. Widząc zaś na jej twarzy uśmiech zdziwienia, powtórzył jeszcze raz z naciskiem: tak, na dobrego chrześcijanina, bo tylko wtedy będzie dobrym człowiekiem. Podobnie i Waszyngton, prezydent Stanów Zjednoczonych, powtarzał często swoim obywatelom, że wiara i miłość są kwiatami szczęścia i powodzenia. Nie
na tych filarach, na wierze i miłości, stają również i nasze rodziny. Powstańmy teraz i wyznajmy słowami naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On był dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, od końcu rzekł Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przeżywając 37. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolce piotrową, módlmy się pokornie do Pana. Módlmy się za wszystkie rodziny, by za wskazaniami świętego Jana Pawła II stały się wspólnotami coraz głębszej wiary, czynnej miłości i były Bogiem silne. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, by Pan zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla dobra Kościoła świętego. Ciebie prosimy. Kościół jest duchową świątynią opartą na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus. Prośmy za biskupów, prezbiterów, diakonów, biskupa Zygmunta, księdza proboszcza, księży wikariuszy pracujących pośród nas, aby ich życie i nauczanie służyło duchowemu dobru wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Świątynia materialna jest wyrazem wiary i znakiem miłości ludzi do Boga. Módlmy się za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców, którzy przyczyniają się do wzbogacenia i upiększenia naszej świątyni, aby ten widzialny znak trwał jak najdłużej na chwałę Boga. Ciebie prosimy. Muzyka jest upiększeniem liturgii. Módlmy się za twórców i wykonawców muzyki liturgicznej, aby czerpali radość z udziału w pełnieniu służby Bożej i cieszyli się błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Rytm Nietuszkowa w ostatnich latach nadaje naszej miejscowości rytm istnienia. Módlmy się za założycieli, prowadzących i członków zespołu, abyśmy swoją twórczością nieśli radość bliźnim i otrzymali błogosławieństwo na dalsze lata. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, byśmy gorliwie wypełniali wszystkie wskazania, które pozostawił nam święty papież Jan Paweł II i każdego dnia wytrwale kroczyli drogą prowadzącą do świętości. Ciebie prosimy. Miłosierny, najłaskawszy Panie, wysłuchaj pokorne prośby ludu Twojego i spraw, byśmy ciesząc się z kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, kroczyli zawsze drogą zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Nie lubi to, co się wiąże, Chrystusa stało.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i dla całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Znosi Ciebie. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dzięki czynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci i wieczne, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami i niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi i wołając. I dziękujemy, że nas wybrałeś,
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wojciechem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętą Cecylią i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Do Boga Ojca wołajmy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze życie pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawia, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju, jedności, miłości.
tej uroczystej chwili prosimy Cię, pobłogosław te organy, aby rozbrzmiewały ku Twojej chwale i aby porywały nasze serca ku Tobie. A jak wiele pieszczarek łączy się w harmonijne akordy, tak pozwól i nam, członkom Twojego Kościoła, jednoczyć się we wzajemnej miłości braterskiej, abyśmy kiedyś mogli śpiewać wieczny hymn chwały przed Twoim majestatem, razem z aniołami i wszystkimi świętymi. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
mistyczna spełniona. Bardzo serdecznie pragnę wszystkim podziękować za wspólną modlitwę oraz za uwiększenie tej Eucharystii pięknym śpiewem. Składam podziękowanie w sposób szczególny panu Dariuszowi Sobierackiemu, który prowadzi zespół Rytmie Duszkowa, naszemu zespołowi oraz też panu Marcinowi, organiście. Także serdeczny Bóg zapłać wam wszyscy drodzy parafianie za to, że te organy znalazły się tutaj, na naszym górze. Oto też dzięki waszym ofiarom, waszym wkładom, wysiłkom będziemy mogli właśnie przy organach też wychwalać Pana Boga. Za chwilę koncert zespołu Rytmie Duszkowa. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Wszystkim życzę miłego wieczoru, pogodnej, dobrej niedzieli. Niech Bóg wszystkim nam błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.